Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym 31. odcinku naszej przygody z powrotu do korzeni w Bytowi Bytów Football Manager 2017. No i przypomnijmy sobie, co się działo w poprzednim odcinku. Rozpoczęliśmy już rundę wiosenną meczem z Wisłą Puławy, który zremisowaliśmy 0-0, następnie Raków Częstochowa 2-1, Górnik Zabrze 2-2 remis, Wigry Suwałki 1-0 oraz Olimpia Grudziądz 2-0. Dzisiaj zagramy sobie przedostatni odcinek w tym sezonie. Najpierw zagramy z Sandecją Nowy Sącz, następnie Chojnicianka Chojnice, którzy cały czas bardzo słabo się prezentują, dopiero 15 miejsce. No jest duże prawdopodobieństwo, że oni spadną w tym sezonie, ale jeszcze sporo czasu, jeszcze 10 spotkań. Stal Mielec, Odra Opole oraz Polonia Warszawa to będą nasi dzisiejsi przeciwnicy, tak więc myślę, że tutaj możemy nawet się pokusić o przedłużenie serii o kolejne 5 spotkań, może nawet przedłużenie serii zwycięstw z rzędu. No zobaczymy, fajnie by było, ale najpierw przejdziemy do składu. Tutaj nic za bardzo ciekawego się nie działo między meczami, też ile to tylko 3 dni minęły. No i tak, składzik, jakim zaczniemy, tak więc zostawiamy standardową, zostawiamy płynny, polecenia również zostawiamy, tutaj się uczą tej taktyki. No i skład. Salinger zostaje na bramce, Zeki, Świdzikowski, Sprenger i Silva. Wawrzyka nie ma w pierwszym składzie. Też się zastanawiałem, czy by czasami nie wpuścić Dajersztama, który na 200 w optymalnej formie. I myślę, że go nawet wpuścimy za Świdzikowskiego. Tak jest. Kunszt jako wysunięty rozgrywający, gdyż Achmed pojechał na reprezentację. Wibę w środku, Żuchowski, długodystansowiec, Kukuła, Pawłowski oraz Martinez. Jesteśmy zdecydowanym faworytem do zwycięstwa z Sandecją, a jeszcze niedawno były takie czasy, kiedy bałem się grać z Sandecją, kiedy byli w dobrej formie, a tutaj proszę bardzo. Ich składzik przedstawia się następująco. Lenarcik, Kogut, Szufryń, Janiszewski, Kubań, Dzierbicki, Kuźma, Szymański, Dudzic, Trochim oraz Sulejmani. Pierwsza sytuacja naszej drużyny, 10 minuta i Kunszt. Zobaczymy jak rozegra, no to rozegrał. Kuźma. Uwaga, Sulejmani, Szymański. Szymański, podanie do Sulejmaniego, jest Dajersztam. Oj, Dajersztam, znów błąd. Znów błąd na linii, Dajersztam, bramkarz. Tym razem to Salinger, no ale Salinger, tutaj nie można go obwinić za to. No główną winę ponosi Dajersztam. Tym razem Salinger od bramki. Krótko gramy. Dajersztam. Kunszt. Na prawą stronę do Pawłowskiego. Zeki. Znów Pawłowski. Dalej do Zekiego, nie myślałem. Kunszt. Jest Martinez. Jeszcze Kunszt. Pawłowski. Martinez. Będzie strzał. Martinez. Jest bramka. Ależ pięknie. Powtórzony strzał z poprzedniego odcinka. Chyba nawet z ostatniego meczu, ale mogę się mylić, kiedy właśnie Martinez również mniej więcej bardzo podobnie strzelił bramkę. Tutaj Pawłowski zaliczy asystę chyba numer 8 już w tym sezonie. Bardzo ładnie przy bliskim słupku. Świetna bramka, jest 1-1. Jeszcze mamy rzut rożny, 29 minuta. Dużo czasu nie minęło od ostatniej bramki. Sprenger doskonale, jest asysta Zekiego. Druga bramka w tym sezonie Sprengera po rzucie rożnym właśnie po raz drugi. Nasz środkowy obrońca strzela bramkę. Zobaczmy jeszcze raz. Pięknie. Tutaj nie daje rady obrońcy. Bardzo dobry strzał jeszcze nad głową Dzierbickiego. Znów mamy rzut rożny. Czy będzie kolejna bramka Dajersztama? Nie, ale Wibę! Wibę strzela bramkę po rzucie rożnym. Drugie również trafienie tego defensywnego pomocnika. No i bardzo ładnie to wygląda, jeśli chodzi o nasze stałe fragmenty gry. Już naprawdę sporo bramek po nich strzeliliśmy. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec tej pierwszej połowy. Przy piłce Sandecja. Ale coś mi się wydaje, że chyba jeszcze polecimy tutaj po bramkę. Dajersztam, Zeki, Kunszt. Pewnie Martinez zaraz będzie tutaj grany. Tak jest, ale strata piłki niestety. Troszkę za słabe to podanie. Jest przechwyt. Silva, no tym razem dobrze do bramkarza. Enger może złapać, ale nie ma po co tutaj. Żaden zawodnik Sandecji nawet się nie fatyguje. O, za szybko Salinger złapałeś tą piłkę. I Sprenger. Żuchowski.
Piękne podanie do Kunszta. Martinez. Czy będzie powtórka? Martinez chyba będzie strzelał z dystansu, ale prosto w Lenarcika. Koniec pierwszej połowy, tak więc naprawdę bardzo fajnie, jestem zadowolony. 3-1 prowadzimy, a więc tak. Tutaj jestem niezadowolony. Twój błąd kosztował nas utratę bramki. A reszta potraficie grać znacznie lepiej, nie graliście tak źle. Ok. No i na razie myślę, że nie będę zmieniał Dajrsztama. Jeszcze damy mu tutaj pograć całą drugą. Znaczy, no zobaczymy. No, na razie damy mu pograć na początku drugiej połowy. 73. minuta i zrobimy w końcu pewne zmiany, a więc Wibę i Kunst tutaj pasowałoby, żeby zeszli. A więc Deja za Wibę, Trąbka za Kunszta. No i ostatnią zmianę to albo Sprenger, albo Jawru. Czyli... A dawaj Kamińskiemu damy zagrać na prawej obronie. No, 91. minuta właśnie, czyli początek doliczonego czasu gry. Mamy 2 minuty doliczone. Sulejmani, Trochim, Szymański, Sulejmani, ależ blisko pola karnego, Trochim! Aj, nie ma! Kurde, ale minimalnie obok słupka i dobrze. No, ale to jeszcze nie koniec tej akcji. Cały czas kontynuujemy podróż z Football Managerem w tym spotkaniu. Piłka na Martineza, jest strata, ale kurde, kto to? Trąbka. Stary, no musisz jednak troszkę lepiej grać, jeśli chcesz tutaj występować w pierwszym składzie. No jeśli awansujemy do Ekstraklasy, no to chyba Trąbka zostanie wypożyczony. Sulejmani. O, kto tutaj się tak minął? Deja, bez faulu. No ale też źle. Źle Deja podaje. No nie, no myślałem, że tutaj będzie wystarczająca ilość czasu na to, żeby zdobyć bramkę, albo żeby chociaż pokusić się o strzał. No ale, no zobaczmy jeszcze, Pawłowski. Pawłowski chyba będzie strzelał, nie, Martinez, oj. No, a więc jednak, udało się oddać strzał, jest koniec meczu, jest świetne zwycięstwo, 3-1. Szkoda, że straciliśmy tą bramkę, ale... Jestem bardzo zadowolony mimo wszystko. Kto gracza meczu dostał? Jawru, proszę bardzo, za 2 asysty, no w sumie okej. Okay. Świetny występ naszego prawego obrońcy. Też bardzo dobra ocena Martineza. Springera też za bramkę. No Dajrsztam cały mecz wytrzymał, 6-5 ta ocena. No myślę, że Dajrsztam chyba wykorzystał jednak limit zaufania w tym sezonie. Chociaż on się dobrze spisuje na treningach, te atrybuty mu rosną, no zobaczcie. No, oczywiście teraz nie pokażą, ale na przykład szybkość mu tutaj 2 miesiące z rzędu podskoczyła, jeszcze inne tam atrybuty, tak więc kurde, no nie wiem, jeszcze się nad nim zastanowię. No co, przedłużyliśmy passę, no więc tak, no w końcu wpuścił bramkę, 180 minut było, Pawłowski po raz 25, ustanowiliśmy nowy rekord klubowy, meczów z rzędu bez porażki do 20, no i jeszcze ligowy oczywiście cały czas tutaj podnosimy do 20 meczów w lidze właśnie. No i co, utrzymujemy pierwsze miejsce, tutaj bacznie patrzymy jak Zabrze oraz Łęczna się spisze w swoich kolejkach. No i zaczynamy spotkanie z Chojnicianką Chojnicę, składzik jaki przygotowałem, oczywiście taktyka bez zmian. Salinger, Zeki, Świdzikowski za Dajrsztama, Sprenger, Silva, dalej pozostaje na lewej obronie. Kunszt dzisiaj jako długodystansowiec, Żuchowski na środku, Ahmed jako rozgrywający, tak więc Wibę dzisiaj nawet poza rezerwami, ale jest Deja, jest Trąbka, Kukuła, Pawłowski oraz Martinez. Jesteśmy zdecydowanym faworytem, gramy u siebie jeszcze, no Chojnicianka bardzo słaba dyspozycja obecnie, tak więc kontynuujemy. No i ich skład zobaczmy. Fabisiak, Bielawski, Czekaj, Kobryń słaby, Fila z Urbańczykiem, Kobylański, Nwakali, Hanzlik oraz Macierzyński. Tutaj zmiana taktyki w Chojnicach. No w sumie nie dziwię im się, bo spisywali się bardzo słabo w Chojnice. No zobaczymy, ale nie wróżę im tutaj sukcesu. Mamy pierwszą akcję i niestety przy piłce Chojniczan Kran, Wakali. Fila, Kobylański, uwaga, słaby, szeroko ustawiony, słabe dośrodkowanie. O, Jesus. Panie, bramkarz. Dalej Chojnicianka przy piłce, Urbańczyk, Dwakali.
Macierzyński. Macierzyński z dystansu, na szczęście, nad bramką. I koniec pierwszej połowy, tak więc trzeba przyznać, że nie było jakoś wyśmienicie z naszej strony, nie było żadnej akcji. No ale pracujcie tak dalej, wciąż mamy szansę wygrać to spotkanie i nie graliście tak źle. Tak jest, chociaż słabe oceny tutaj Kukuły oraz Martineza. No ale lecimy drugą połowę. Zobaczmy, 72 minuta i dopiero w końcu jakaś akcja, Kukuła. Chyba będzie sam strzelał. Oj, to było podanie do Martineza. Jest przechwyt tutaj Pawłowskiego. W ogóle Pawłowski pobił rekord asyst w naszym klubie w sezonie. Ma ich 8. Kukuła, dośrodkowanie, Martinez, jest brama. Doskonale. A więc piłkarze, którzy mieli najsłabszą ocenę, teraz mieli wpływ na zdobycie bramki, czyli Kukuła, asysta, Martinez, bramka. Doskonale. Zobaczmy jeszcze raz tutaj. Między trzech w ogóle znaleźli się nagle Kukuła z Martinezem. No i pięknie, mamy 1-0. No i myślę, że w 80 minucie zrobimy zmiany, tak więc za Żuchowskiego wejdzie Deja. Kogo byśmy jeszcze mogli tutaj wpuścić? No myślę, że tyle. Jedna zmiana. No mamy 3 minuty doliczone. To jest jeszcze regulaminowy czas gry. Słaby. Uwaga. Urbańczyk. Kobylański, Cieślewicz. Oj, Bielawski. Pole karne, Bielawski. Poprzeczka. Dobrze. I teraz Pawłowski. Czy zaczniemy kontrę? Zaczniemy, dawaj Pawłowski, doskonale. Ale już zdążyli wrócić. Doskonały przeszedł na drugą stronę Kukuła. Dawaj tam na lewą stronę. Silva. Silva. Dośrodkowanie, ale prosto w nogi Czekaja. Teraz akcja w drugą stronę. Cieślewicz. Bielawski. Znów Cieślewicz przy piłce, ale pięknie Deja przechwyt. No, ostatnie sekundy tego spotkania. Jeszcze nasi przy piłce. Zeki. Dośrodkowanie, Fabisiak łapie i pewnie sędzia, tak jest, gwiżdże. Po raz ostatni mamy koniec meczu, zwycięstwo 1-0. Dobra robota, panowie, najważniejsze są 3 punkty. Świdzikowski, gracz meczu, 7-7 ocena. Kukuła z asystą, 6-9 kończy, Martinez 7-0. Jeszcze tutaj ładnie Silva 7-3 skończył, Sprenger 7-1, Jawruś 7-0. Gdyż czyste konto, nie? Myślę, że głównie dlatego. I teraz tak, Salinger po raz 25 w klubie, tak samo Jawru, tak samo Sprenger oraz Martinez. Deja po raz 50 i kolejne rekordy, 21 spotkań bez porażki z rzędu. Tak więc dwa nowe rekordy klubu oraz ligi. Jest zwycięstwo, jest impreza. I przed nami mecz wyjazdowy ze Stalą Mielec. Skład pozostaje dokładnie taki sam, gdyż pomyślałem sobie, kurde, po co mam tutaj cokolwiek zmieniać, jak wszystko ładnie działa. Wibe dalej pozostanie tutaj poza rezerwami. On jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia. Tak samo jak Świdzikowski. W ogóle Świdzikowski jest również o jedną nagrodę dla gracza meczu od pobicia rekordu, znaczy wyrównania rekordu w naszym klubie. Czy coś jeszcze wartego uwagi? Myślę, że chyba to wszystko, tak więc rozpoczynamy spotkanie. No i oczywiście jesteśmy faworytem do zwycięstwa. Nasz przeciwnik Stal Mielec na 7 miejscu. Tak więc w sumie nie są tak daleko, ale jesteśmy zdecydowanymi faworytami. Pięknie. Zobaczmy ich składzik. Prądczak, Ziman, Zalepa, Bierzało, Wójcik, Adamczyk, Blazek, Kamiński, Szczepański, Ostaszewski oraz Wójcik. Pierwsza akcja już w 5 minucie, Kamiński do Ostaszewskiego, tutaj też w środku jest sporo miejsca, ale piłka do Wójcika, uwaga, Wójcik, Wójcik pole karne, ale dobrze, Salinger pewnie chwyta piłkę, to nie była 100% sytuacja. No, tym razem my przy piłce, Kunszt, na lewą stronę, nie, Kunszt cały czas w środku, Kunszt sam postanowił strzelać, no ale niestety za bardzo go chyba poniosło. No my już oddaliśmy 9 strzałów, z czego 3 były celne, a tym razem Stal przy piłce, Ostaszewski, uwaga, Wójcik. Wycofanie piłki. Dobrze, oddaliliśmy zagrożenie od własnej bramki. Teraz jest przechwyt i Martinez, Kunszt. Na lewą stronę do Kukuły. Ten oczywiście schodzi do środka, Kunszt. Powrotem piłka do naszego skrzydłowego. Kukuła, Kukuła, uwaga, w akcji Kukuła, no ale również niecelnie.
Koniec pierwszej połowy, a więc już więcej akcji żadnej nie było, tak więc panowie, nadal jeszcze mamy szansę wygrać ten mecz, mamy swoje okazje, potraficie grać znacznie lepiej oczywiście, ale tutaj jestem rozczarowany oraz z naszego napastnika również. No i cóż, zaczynamy drugą połowę. Akcja rozwija się pod polem karnym przeciwnika, ale już jest przechwyt, Ahmed na prawą stronę, no Pawłowski z trochę słabą oceną. Pawłowski! Co on tam oddupia? Kunszt. Żuchowski. Dawaj tu na lewe skrzydło może do Kukuły. Pręger. No właśnie, Kukuła. 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 Czemu tam do Pawłowskiego nie podałeś Kukuła minimalnie? 72 minuta. No i już musimy zrobić zmianę, ponieważ nasza pomoc jest tutaj bez sił. Tak więc za Żuchowskiego wejdzie Deja. Tutaj na pewno za Sprengera wejdzie Dajerstam. No jeszcze jedną zmianę wykonamy. Bardzo słabo spisuje się Jawru na przykład w defensywie. No to Kamiński, zapraszamy. No zobaczmy, mamy akcję. Ja w ogóle tutaj jeszcze spróbowałem najpierw tak, zagrać na kontrataku, żeby wyciągnąć ich na naszą połowę, bo oni tutaj się ustawicznie bronią. Nic to raczej nie przyniosło, dlatego wróciłem do standardowej, ale dodałem jeszcze podania w pole karne. No zobaczmy, co ta akcja przyniesie. Przyniesie, no jak na razie cały czas utrzymują się przy piłce zawodnicy Stali Mielec. Szczepański. Szczepański. No dawaj, tutaj przechwycik. Kurde, nie zdążył. Adamczyk, Nishi. No Nishi ma teraz sporo miejsca, ale Deja, doskonale. Ahmed. Kunszt. Bardzo dobre rozegranie tutaj piłki w środku. Kunszt. No za bardzo nie wie, co teraz zrobić. Zdecydował się na strzał z dystansu. No i to będzie koniec meczu, moi drodzy. Tak więc beznadziejny remis, mimo tego, że 20 strzałów oddanych, tylko 5 celnych. No to jednak zagraliście dzisiaj poniżej oczekiwań. Mieliśmy swoje okazje, nie wykorzystaliście ich. No i jestem niezadowolony, moi drodzy. No ale cóż, uniknęliśmy porażki, tak więc kolejne rekordy tutaj pobite. Cały czas mamy pierwsze miejsce. Nasi przeciwnicy, znaczy rywale, którzy gonią nas z tabeli, powygrywali swoje spotkania, tak więc i Wrocław, i Górnik Zabrze. Łęczna chyba tylko tutaj wiebała. Tak jest z Ruchem Chorzów. A Chojnicianka spada jeszcze tutaj na miejsce spadkowe. I przed nami przedostatnie spotkanie z Odrą Opole. Oczywiście zdecydowani faworyci, gramy u siebie. Zmiana jedna, jeśli chodzi o nasz skład. Wibe wszedł za Żuchowskiego. Świdzikowski zawieszony. Sprenger jest w takiej samej sytuacji jak Świdzikowski, czyli 4 razy dostał nagrodę dla gracza meczu, czyli jeszcze jeden raz i wyrówna rekord. Proszę bardzo, już jest na liście życzeń Pogoni Szczecin oraz Miedzi Legnica, proszę bardzo. No ale myślę, że jak tutaj awansujemy do Ekstraklasy, no to Sprenger nie będzie się chciał nigdzie przenosić. Tak więc Dajerstam oraz Wibe to są dwie zmiany, reszta tutaj bez zmian. Silva cały czas zagra na lewej obronie, Salinger na bramce. Tutaj Ahmed, Kunszt, reszta jak widać, Martinez, Pawłowski, Kukuła, zaczynamy. Tak więc tak, jesteśmy zdecydowanym faworytem, Odra Opole 11-1, 13 ich miejsce, u nas Sprenger wyróżniony. No i składzik, Małecki, Żebrowski, Czyborra, Mandzielowski, Zakrzewski, Mak, Gancarczyk, Cupriak, Orłowski, Sobczyk oraz Sobol. No jesteśmy jeszcze w znakomitej okazji do tego, żeby tutaj odskoczyć goniącym nas rywalom na aż 6 punktów. Śląsk przegrał, Górnik tutaj wygrał, Łęczna chyba też przegrała. Trzeba wygrać. No zobaczmy, pierwsza okazja, 10 minuta, Salinger krótko do Dajerstama, Sprenger. Jest Ahmed. Ahmed, uruchamiamy prawą stronę, Pawłowski. Tam już Jawru biegnie na pomoc, ale Pawłowski stracił piłkę niestety. No i teraz Odra Opole w akcji. Orłowski, Cupriak. Piłka do Sobola. Uwaga, Sobol. Sobol, pole karne! I niestety... bramka. Kurde, 17 trafienie w tym sezonie Sobola. A więc jest w naprawdę dobrej formie. Kurde, i teraz przegrywamy. No nie możemy przegrać z taką drużyną jak Odra Opole, no kurwa, panowie. No zobaczmy, Dajerstam z wyrzutu z autu, ależ wyrzut, Kukuła, Kunszt!
Nie ma bramki. Kurwa. Jest rzut rożny. No, po stałych fragmentach gry, chociaż dobywajmy te bramki! Nie ma gola. Kto tam skakał? Ja cię tutaj cały czas mam na radarze Sprenger. Kurde, no z drugiej strony jeszcze zobaczmy. Ale z tego już raczej nic nie będzie, no właśnie. Martinez. Zeki. Sprenger. Wrzutka tutaj na kukułę. Jeszcze Pawłowski! O, już z pierwszej piłki. I będzie kolejny rzut rożny. Myśmy mieli już 200% sytuację. No ale zobaczmy. Jeszcze jeden rzut rożny. Ahmed. Nada Ersztama, ale nic z tego. No i niestety, nic więcej nie działo się w pierwszej połowie, tak więc oczywiście... No jestem rozczarowany, no agresywnie może aż tak to nie, ale tutaj no pocisnę im troszeczkę. Jestem rozczarowany defensywą, pomocą oraz napadem. No tak więc jest podbudowany nasz zespół, zmotywowany również, tak więc zaczynamy drugą połowę. No zobaczmy, kolejny stały fragment, Dajersz tam z wyrzutu. No wybijają tutaj, jest Kukuła. Kukuła czy sam? Kukuła, nie było faulu. Czyściutko Zakrzewski w polu karnym. Co ty tutaj zrobiłeś, Sprenger? Dawaj go. No, ale okej. Okay. Nasza piłka, czy ta akcja dalej będzie kontynuowana? Chyba tak, dajesz tam. O kurwa. Sobol. I nie ma bramki, poprzeczka. Znów mamy stały fragment gry. Sprenger. Ależ tam się bramkarz minął, ale teraz trzeba wracać. Uwaga, Czyborra. Czyborra, długie wybicie, ale do nikogo. Tutaj Zeki przejmie ładnie. No tyle, że koniec akcji. No uwaga, znów tutaj Dajersztam oraz Salinger. Kurde, ta para tutaj czasami zawodzi, nie? No ale zobaczmy, jest akcja. Sprenger, no ja już przyszedłem na szarżę. Pozmieniałem tam polecenia. Dałem rajdy między obrońcami. Gra na większym ryzyku oraz podania na wolne pole. No Kukuła tutaj próbuje, ale te strzały z dystansu. No ja myślę, że teraz zrobimy zmiany, a więc na Górski za Martineza, za Ahmeda wejdzie Trąbka. No i tyle. Okay, myślę, że jeszcze zrobimy tą jedną zmianę i Wawrzyk wejdzie za Silwę. No i przegramy ten mecz. Kurwa, jeszcze Wibę czerwoną kartkę dostanie. Zajebiście. On był o jedną żółtą kartkę od zawieszenia, a dostał czerwoną. Zajebiście, Wibet, kurwa, macie. No i to będzie koniec, tak więc nasza fantastyczna seria skończy się z jakimiś, kurwa, Odrą Opole i to jeszcze na własnym stadionie. No ale sędzia jeszcze nie kończy tego spotkania, jeszcze Kukuła. No dawaj, Kukuła, kunszt. Kunszt, no ładnie, celnie, jeszcze rzut rożny. Sędzia jeszcze dalej chyba da rozegrać. Uwaga, dajesz tam, kurde. Dawaj, Wawrzyk. Kurwa, koniec. I porażka. Ja pierdzielę. No nie wierzę. Tutaj pozbawiony pewności siebie Dajersztam, mimo tego, że zagrał najlepiej z naszego zespołu. No ale jakie mogę być zadowolony, jak przegrywamy z Odrą Opole, kurwa. No niestety, Salinger traci bramkę, świetną passę to zakończyło, 260 minut bez straty bramki, Wawrzyk po raz 75 w barwach klubu. I kończymy naszą wspaniałą serię w beznadziejny sposób. A ja jeszcze wam tutaj się nie pochwaliłem, gdyż prezesi Bytowi Bytów przyszli do mnie z nowym kontraktem, z ofertą nowego kontraktu. Ja się oczywiście zgodziłem, tak więc przedłużyliśmy kontrakt z klubem do 2021 roku. No to rozpoczynamy ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku. Polonia Warszawa, Bytowia Bytów, gramy na wyjeździe. Jest kilka zmian personalnych, no to zaczynamy. Kurek wraca na bramkę, Zeki, Sprenger, Świdzikowski, Wawrzyk, Żuchowski, Kunszt jako środkowy pomocnik na wsparciu, Ahmed wysunięty rozgrywający, Pribula na lewym skrzydle, Pawłowski oraz Martinez. No jesteśmy zdecydowanym faworytem po raz kolejny, no ale co z tego, jak dwa poprzednie spotkania również byliśmy faworytami. Skład przeciwnika to Leszczyński, Pach, Laskowski, Pesterac, Wojdyga, Wierzbowski, Kudla,
Argasiński, Czajkowski, Pieczara oraz Sałczek. Zobaczmy, pierwsza akcja dla Polonii Warszawa, Argasiński jest do środkowania, ale jest przechwyt Kunszta, ten szybko do Martineza. No, Martinez, nasz napastnik, troszeczkę osamotniony, strzał z dystansu, niecelny. No zobaczmy, teraz wybicie pewnie na oślep, tak jest, Kunszt, Ahmed, do Martineza, nie strzelaj z dystansu, Martinez, Martinez, nie ma bramki, znów nad poprzeczką. Rzut wolny dla Polonii, Czajkowski, jest strzał i jest bramka. Kurwa mać. Ja tutaj dodałem jeszcze podania w pole karne, żeby zmniejszyć częstotliwość strzelania z dystansu, a tutaj fantastyczny rzut wolny. No Kurek, mogłeś to wybronić. No zobaczmy, jeszcze jest tutaj szansa, widzę, na zremisowanie tego spotkania. No mamy jeszcze minutę ponad, myślę, bo będzie chociaż jedna minuta doliczona. No i Wawrzyk. Żuchowski do środka, Kunszt, pewnie do Ahmeda, tak jest. Żuchowski, Ahmed, jest tutaj Wawrzyk, ma trochę miejsca. Prybula. Prybula, wycofanie, Ahmed. Kunszt, Martinez. Żuchowski, Prybula, Ahmed. Piękne podanie do Wawrzyka, dawaj asystę, ziomek. Dawaj, jest Martinez, pięknie, jest bramka na 1-1. Dobrze, i 16 trafienie w tym sezonie Martineza. Doskonale. Tutaj porażka w tym spotkaniu, no nie zniósłbym już tego, naprawdę. No i Wawrzyk tutaj pokazał się pięknie na lewej stronie. Martinez, jest brameczka, jest 1-1. Ale jeszcze mamy kolejną okazję tutaj od razu po strzeleniu bramki przez Bytowie. No zobaczmy, Pieczara, Wierzbowski. Pieczara na uwolnienie, uwaga, tutaj w polu karnym niepilnowany Sałczek i chuj 2-1. A tam koło niego Świdzikowski był, okej. Kurwa mać. No dlaczego tutaj, nie wiem, trzymałeś linię zamiast być blisko Sałczka, no. No ale Sałczek tutaj wyższy. No i tutaj agresywnie już ich pocisnę, bo to się już przestaje robić śmieszne i na ofensywie zaczynamy drugą połowę. Rzut rożny dla Polonii, Czajkowski, Sałczek i 3-1. Kurwa mać. Druga porażka z rzędu. No, mamy teraz akcję. Wawrzyk od rzutu wolnego. Żuchowski, Wawrzyk znowu. Pole karne, Pawłowski. Ahmed. Ach, za mocno. Kurde, ładnie Ahmed chciał, ale chyba Pawłowski nie zrozumiał się z naszym rozgrywającym. Jest przechwyt, jest Pawłowski po raz kolejny. Żuchowski. Martinez. Żuchowski. Kunszt, Ahmed. Kurde, Ahmed traci piłkę i teraz Warszawa, Polonia znów w akcji. Sałczek. Sałczek, pole karne. Na szczęście zablokowany ten strzał i teraz my z akcją. No nie. Ahmed wybija na aut. Ale gramy dalej, uwaga, z rzutu z autu pach. Argasiński, Czajkowski. Kurwa, panowie, przechwyt, Sałczek. Sałczek, ale ładnie się utrzymuje przy piłce. Argasiński, do tyłu. Z kontuzją tutaj ich obrońca, a my nie możemy się przedrzeć, no. Pręger, Żuchowski, kurwa. Sałczek, ale błąd Sprengera. I nie ma bramki, ależ mamy farta teraz. Okej, w 62 minucie zrobimy dwie zmiany. Na pewno Dajer tam za Świdzikowskiego. Oraz jeszcze Kukuła na lewe skrzydło. Zostawimy cię jako skrzydłowy tutaj. No i myślę, że tyle. Mamy rzut wolny, Wawrzyk. Jest dośrodkowanie? Nic z tego, Żuchowski. Podanie do tyłu, tutaj z jaki ostatni? No dobrze, Ahmed. Kunszt. Żuchowski. Kukuła. Kukuła! Poprzeczka.
Tutaj jeszcze odbiła się piłka od rąk Leszczyńskiego. Mamy rzut rożny. Wawrzyk. Wawrzyk na Dajersztama, nic z tego, ale jeszcze Wawrzyk będzie miał sporo czasu. Wrzutka, ale świetnie wybijają głową obrońcy Polonii Warszawa. No ale cały czas utrzymujemy się przy piłce. Pawłowski, przydałaby się w końcu twoja asysta. Żuchowski, ma sporo miejsca Żuchowski, niecelnie. No i moi drodzy, to będzie druga porażka z rzędu. Znów ze słabszym przeciwnikiem, znów z przeciwnikiem, któremu nie wiedzie się w lidze. No i zamiast tutaj już zrobić sobie bardzo spokojną przewagę nad goniącymi nas zespołami, no to będzie tutaj naprawdę bardzo gorąco w następnym odcinku. Koniec meczu. Ja pierdzielę. Agresywnie oczywiście tutaj ich pocisnę. No są zmotywowani, są podbudowani, ale panowie, w następnym meczu musi być już lepiej. U nas nie ma nic ciekawego, tak więc przejdziemy do podsumowania tego odcinka. Ok, więc kilka informacji, tutaj potwierdzenie porażki. Tak, menedżer krytykuje zespół, no a jak? No kurwa. Jasne, że eksplodowałem ze złości. Jawru tutaj, ok. Tak więc ja bym chciał tutaj jeszcze się dowiedzieć, jak Śląsk oraz Górnik rozegra swoje spotkanie, tak więc zaraz to zobaczymy. No to zobaczmy. Śląsk gra u siebie z Wisłą Puławy, Górnik na wyjeździe z Odrą Opole, tak więc kontynuujemy. No i Śląsk wygrał 2-0, a Górnik przegrał 1-0. Tak więc zobaczmy, jak wygląda tabela. No dalej jesteśmy na pierwszym miejscu. Chyba tutaj różnica bramek. Czy myśmy wygrali ze Śląskiem? Zobaczmy. Śląsk, Wrocław. Tak, wygraliśmy 3-2, tak więc głównie dlatego jesteśmy teraz dalej na pierwszym miejscu. Ok. Dobra. Zobaczmy kalendarz i podsumujmy ten odcinek. A więc rozpoczęliśmy świetnie. Od zwycięstwa z Sandecją 3-1, następnie Chojnicianka, również zwycięstwo 1-1. No i później Stal Mielec 0-0, Odra Opole 0-1 i Polonia Warszawa 1-3, czyli mamy teraz serię 3 meczów bez zwycięstwa. Zakończona nasza fantastyczna seria i mamy ostatnie 5 spotkań w tym sezonie. Następny mecz gramy, mecz na szczycie ze Śląskiem Wrocław, następnie z Górnikiem Łęczną. Dalej Olimpia Elbląg, Stomil Olsztyn oraz Ruch Chorzów. No będzie na pewno gorąco w ostatnim odcinku. No i tak jak już mówiłem, no zamiast tutaj już mieć, no nie wiem, 60 punktów albo nawet 63, no to mamy 54. A nie, 62. Mamy 54 na równi ze Śląskiem. No tutaj z Górnik Zabrze oraz Górnik Łęczna, no 4 punkty straty, a później dopiero Wigry na miejscu 5, 43 punkty. Tak więc no o nich myślę, że nie musimy się martwić. Trzeba bacznie przyglądać się tutaj top czwórce. No kurde, jak już jesteśmy tak blisko, no to ja naprawdę chcę awansować. No bardzo duże znaczenie będzie miał następne spotkanie ze Śląskiem Wrocław właśnie. No zależy, jak tutaj rozegramy to spotkanie. No jeśli przegramy, no to o pierwsze miejsce będzie już bardzo trudno. Jeśli wygramy, okej. Jak zremisujemy, dalej będzie gorąco. No nic, moi drodzy. W oczekiwaniu na następny odcinek będziemy my wszyscy. Ja chcę już na pewno, naprawdę też jak najszybciej go rozegrać, żeby już wiedzieć, co się stanie. No nie wiem co zrobić, kurde, żebyśmy tutaj zaczęli grać, no bo przecież hej, graliśmy znakomicie w tym ustawieniu i nagle coś się stało, no nie wiem, ja myślę, że zrobię tutaj zebranie zespołu, tutaj no na pewno wrócimy do obrony, nie będę nic zmieniał w naszym ustawieniu, no zobaczymy, nic moi drodzy, to było wszystko w tym odcinku, wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się, siemano!